Dane są okręgi. Oblicz odległość między środkami tych okręgów i określ ich wzajemne położenie. Równania obu okręgów doprowadzimy do postaci x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat, gdzie a i b są współrzędnymi środka okręgu, a r jest promieniem okręgu. Pierwszy okrąg nazwiemy o 1, i w pierwszym nawiasie umieścimy wszystko, co jest związane z x, czyli mamy x kwadrat minus 6x. Następnie dodajemy połowę tego, co stoi przy x i podnosimy to do potęgi drugiej. To zostało dodane sztucznie. W drugim nawiasie umieszczamy to, co jest związane z y. Mamy tylko i wyłącznie y kwadrat, więc zostawiamy już bez nawiasu. Następnie odejmujemy to, co zostało w pierwszym nawiasie dodane sztucznie, czyli odejmujemy 3 do kwadratu i jeszcze z równania nam zostało plus 5. W pierwszym nawiasie zastosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy postać w chwili obecnej a do kwadratu minus 2ab plus b do kwadratu i zapiszemy to w postaci a minus b do kwadratu. Zastosujmy. To, co stoi na pierwszym miejscu, x kwadrat, to jest u nas a kwadrat, czyli samo a wynosi x. Więc do naszego nawiasu pierwszego, zamiast a, wstawiamy x. Według wzoru mamy teraz znak minus. Teraz ma być b. To, co było na końcu, to jest nasze b do kwadratu, czyli samo b wynosi 3. Więc w miejsce b wstawiamy trójkę. I mamy kwadrat. Samo y kwadrat możemy zapisać jako y minus 0, bo to jest to samo co y i do kwadratu. Teraz mamy jeszcze minus 9 plus 5 równa się 0. Przepiszmy jeszcze raz oba nawiasy. I tu dostaniemy minus 9 plus 5 to jest minus 4, i minus 4 przeniesiemy na prawą stronę równania, czyli po prawej stronie zostaje 4. Teraz z naszego równania możemy już wyznaczyć środek okręgu, nazwiemy go S1. Pierwsza współrzędna to jest A, czyli to jest to, co stoi w pierwszym nawiasie za znakiem minus. U nas w pierwszym nawiasie za znakiem minus stoi trójka, w drugim nawiasie za znakiem minus stoi nasze B, czyli druga współrzędna środka, czyli tu w, w drugim nawiasie za znakiem minus stoi 0. To, co jest po prawej stronie równania, to jest r kwadrat. U nas r kwadrat wynosi 4, czyli samo r wynosi 2. Analogicznie postąpimy z drugim równaniem. Okrąg nazwiemy o 2. W pierwszym nawiasie umieszczamy to, co jest związane z x, czyli mamy x kwadrat minus 6x. I dodajemy połowę tego, co stoi przy x. Podnosimy do kwadratu, a w drugim nawiasie umieszczamy to, co jest związane z y, czyli mamy y kwadrat minus 12y. Dodajemy połowę tego, co stoi przy y i podnosimy do kwadratu. A następnie to, co sztucznie dodaliśmy, teraz musimy odjąć, czyli odejmujemy 3 do kwadratu i odejmujemy 6 do kwadratu. W naszym równaniu jeszcze było plus 29, więc dopiszmy to. To się równa 0. Wykorzystamy ponownie wzór skróconego mnożenia. Czyli pierwsze wyrażenie to jest x, nasze x kwadrat to jest a kwadrat, czyli samo a wynosi x. Mamy znak minus. Nasze b kwadrat to jest 3 do kwadratu, czyli b wynosi 3. I tu mamy kwadrat. Podobnie postępujemy z drugim nawiasem. Nasze a kwadrat to jest y kwadrat, czyli a to jest y. Mamy znak minus. Nasze b kwadrat to jest 6 do kwadratu, czyli b wynosi 6. Następnie mamy minus 9, minus 36 plus 29 równa się 0. Przepiszemy oba nawiasy. Z tego, co jest poza nawiasem, wyszło nam minus 16. Przeniesiemy to na prawą stronę równania, czyli dostaniemy 16. Teraz możemy już odczytać współrzędne środka okręgu, czyli S2 ma współrzędne. W pierwszym nawiasie za znakiem minus u nas stoi 3, a w drugim nawiasie za znakiem minus stoi u nas 6. To, co jest po prawej stronie, to jest nasze r kwadrat, czyli r kwadrat wynosi 16, czyli r wynosi 4. W dalszej części zadania musimy obliczyć odległość między środkami tych okręgów, czyli szukamy odległości s1 od s2. Wykorzystamy wzór. W pierwszym nawiasie odejmujemy od siebie współrzędne x. Tu mamy x, y, to również jest x, y, czyli od trójki odejmiemy trójkę. W drugim nawiasie odejmujemy współrzędne y, czyli mamy 6 minus 0. Co nam daje? Z pierwszego nawiasu mamy 0, z drugiego 6 do kwadratu, czyli mamy 36, co nam daje 6. Aby określić wzajemne położenie tych okręgów, policzymy najpierw sumę promieni, czyli mamy R1 plus R2. Czyli mamy 2 plus 4 równa się 6. Widzimy, że suma promieni jest równa odległości między środkami tych dwóch okręgów, czyli S1, S2 wynosi R1 plus R2. Stąd możemy wnioskować, iż są to okręgi styczne zewnętrznie.